Raz, dwa, trzy, hej, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie po tej stronie Tora, to jest kolejne custom story z gry Amnesia, The Dark Descent, czyli młoczny obłęd, tak, młoczny obłęd. Tym razem jest to custom story o nazwie Last Night, ostatnia noc. Zacznijmy. O, obudziłeś się, ponieważ... obudziłeś się przez jakieś tam hałasy w kolejnym pokoju. Zaintrygowało, znaczy wkurzyło cię to, bo chciałeś się trochę przespać po wczorajszej nocy, na której byłeś pijany. A doktor powiedział, że wcześniej ten... Doktor powiedział tydzień wcześniej, że... mocny trunek może oszukać twój mózg, więc bądź uważny, w co wierzysz. Notice, bla bla bla, dobra. Będę wam tłumaczył dosłownie, co ja będę się tu męczył. Zipper Game Studio Presents Amnesia Last Night Custom Story Loading 59 FPS-ów. Oh my oh. God! Last night was insane! What happened? No proszę, mamy tutaj nawet dubbing. Nieźle. Skoro jest dubbing, to już jest nieźle. Dobra, obudziliśmy się i spokojnie dobiegały dziwne hałasy. Halo? Halo? Anybody? O, kartka. You'll regret it. Co? Nie wiem, co znaczy regret. Wow. That's disgusting. I'm gonna need a drink. Maybe there's some in the kitchen. I better go check. Czemu w tej miniaturowej, wielkiej, miniaturowa szafa wisi na w ścianie? O co chodzi? Weźmy klucz. Cellar. Zapewne jakaś piwnica. Oliwa. Za chwilę będziemy musieli znaleźć lampę. Tak jak w każdej amnezji. Trzeba znaleźć lampę. Dobra. Najpierw trzeba przeszukać 27 tysięcy szafek, które będą talerze, kubki, szklanki, kieliszki. Luannum! I tinderboxy. There's nothing here. Well, when I think about it, there might be some leftovers down in the cellar. Aha, trochę nafty jest w celarze. Bla bla bla. Whatever, there might be some. Last night in the cellar. Leftovers? Czyli nie wiem, coś po prostu zostało tam w tym naszym leftovers. W naszej piwnicy zostało, nie wiem, może trochę alkoholu? Może chce się napić jeszcze? Gramy! Gramy! Dobre! Dobra muza! O mój Jezu! Kto to wymyślił? Geniusz jakiś! Jezu, do gramofonu taką muzę, ja pierdzielę! Geniusz jakiś. Lol, ten sufit. Halo? Jej. Hold down mouse, move the mouse, no to już wiemy. Zawsze wszędzie to samo. Winko na ziemi, mam nadzieję, że to winko. Cześć, panie rycerzu. Zdejmijmy ci głowę, żebyś nie był jakiś zbyt agresywny. Jej, oliwa. Hop. Hop. Halo? Zawsze się boję otwierać drzwi. Halo? Nic tu nie ma? Absolutnie nic. Zero. Kompletne. Maksymalne. Zero. Absolutnie. Oh, there's some strong liquor. Fuck, what the fuck? What the fuck? O, tak. O, wypiliśmy całą wielką butlę naraz. O. Tyle po prostu wypić. And again we are drunk. Aj, boli mnie ręka, cholera. Yours the sanity potion to jest 12 godzin później. Czemu 12? Co ja tam leżałem przez 12 godzin w tej głupiej piwnicy? Coś mnie wyniosło? How long was I out? Feel like shit. Maybe not. Nieważne, nie będę tego tłumaczył. Bo to
to nieważne, tak jak powiedziałem. Jezu, czemu się zrobiło mrocznie? Czemu? Ach, czemu? O. Holy shit! What happened here? I hope everyone's okay upstairs. What the fuck? Wygląda na to, że niezła domówka była. Dobra, zobaczmy co tu jest. Ciemność, ciemność widzę. Dobra. Halo? Dobra. Czyli musimy iść na górę. Halo? Ground floor. Czyli parter. Teraz godzina w ogóle 17:50. Wow. 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 I killed your parents and took your mother's body with me. Why? Because I'm horny as fuck. And trollolol card for the win. Oh my god. Zabiłem twoją matkę, bo jestem napalony jak coś tam, nie pamiętam. Trollolol. I tak dalej. Widzę, że z jajem robiłem custom story. Dosyć ciekawie się zapowiada. Dobra, przeszukajmy. To chyba już wszystko mamy przeszukane, się zdaje. Ale zawsze biurko. Zawsze w biurku może być coś nowego. Nie, nie tym razem. Not this time. Boże, nie strasz pan. To ma być nasz ojciec, tak? Czemu ręka wystaje z dupy? Nie chcę nawet wiedzieć. O! Sanity potion. Pewnie się nam przyda. Otwierać się, głupie drzwi, nic tu nie ma. Szafa. O, o, o. Definitely not a crowbar. Totalnie nie... łom. Dobra, chodźmy wyważyć drzwi naszym totalnie nie łomem. Aha, dziur. Nie możemy wyjść? Why? Ciekawie. Czyli gdzie my mamy iść? Na dół może. Zapewne tak. No dobra, to... O, tutaj jeszcze coś jest. A, to jest nasz pokój, z którego wyszliśmy. Czyli tutaj powinna być szafka z kluczyka. A, dobra, nie ma szafki z kluczyka. Spadła. Boże, mini szafa. Mistrz. Na pewno nie możemy wyjść na pewno. Dobra, czyli idziemy z powrotem do... piwnicy. Ile tam było? 52? O. Szybko chodzę. A lampy dalej nie mamy. Dobra. O. Gdzie ja mam iść? Może tu? Moje sanity mnie rozwala. Halo? Fuck! Nie! Shit! 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 Jezu! Jezu. Dobra, moi drodzy. Jakby co, nie ma mojej mordy pokazanej nigdzie. Bo nie mam już po prostu możliwości nagrywania z kamerką. I tyle, drugi monitor wyszedł i nie mam jak nagrywać obrazu z niej. I tyle, dobra. Idźmy. Czyli co, tutaj są drzwi, za którymi nic nie ma. I tutaj też są drzwi, za którymi będzie potwór. Ciemno. Bardzo głupie. It's very dark here. Lubię powoli chodzić przy ścianach. Co tu jest? O! Sanity, powiem. Sanity. Kurna! Cudownie. Cudownie po prostu. Jeszcze to w tym stanie nie było. O Jezu. Boże, on tu poszedł. Bosko. Mój umysł płata mi figle. A.
Głupi troll. O, szafa to była. Ja pierdzielę. Zapewne trzeci potwór to już nie będzie. Illusion. Iluzja. Wszędzie straszą. Wszędzie. Co ja mam z podniosłem? Escape or small storage. Kurde, mojego magazynku. Może tutaj. Zamknęły się drzwi. Za nami. Szafa. Nienawidzę metalowej szafy. To jest coś, za co powinni jajce urywać, dodających do amnezji. Czy dodającym custom story. Ale tutaj tak i tutaj jest tinderbox. Zaraz podniesiemy, tylko sobie właśnie domkniemy tą szafę krzesłem. A krzesło beczką. A beczkę drugą beczką. No. I podnosimy. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Cracket. What? Nie mam pojęcia, co to miało znaczyć. Nic. Beczki nic. Drzwi. Tu se zapalę je. Światło. No, jest jasno teraz. O Boże! O to, żebym wziął Biblię. Dobra, trzymamy te drzwi. Mam nadzieję, że potwór nie podejdzie. Chociaż znając to custom story, wejdzie prosto w tą szafę. Bo nas będzie chciało strollować. Nic nie słyszałeś. No, seriously? Jak? Jak? Ja się pytam. Dobra, tak go widzimy przez chwilę. Poszedł sobie w ciemność. Wrócił. I znów idzie. Jezu, nienawidzę siedzieć w szafie 10 minut. O, teraz mamy widok na drzwi. Pięknie. Znów poszedł. Poszedł. Dobra, po tym custom story wszystkiego się można spodziewać. Tak więc... ciemno. Why it's so dark in here? Spierdolamy! Okej, grand floor. Grand floor. Do czego mamy? Inner... Boże, jak do innych, jakichś innych cel, czy nie cel, nie wiem co to jest cel, nieważne, musimy jeszcze raz tam wejść. My nie wiem nawet po co ja stamtąd wyszedłem. Teraz jak wejdziemy, to już nie wyjdziemy. Super po prostu, koleś zabił naszą matkę i ją wyniósł. Co robimy? Zwiedzamy piwnicę. O. Cześć. Halo? 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 Anybody? Jej. Światło. Boże, nie widzę, jak jest to ciemno. I co, to wszystko? Is that all? Nic więcej tu nie ma. A, jest przejście za ścianą. Tędy potwór nie przejdzie, tak więc możemy. Jak co, to jest checkpoint. Pierwsza ściana. Okno. Inner cellar. Potrzebujemy klucza. Okej, otwarliśmy inner cellar. I wchodzimy do inner cellar.
It's definitely not a tarp. Definitely. Definitely. Not a mother fucking tarp. Główka. Jej. Zebraliśmy głowę ze skrzyni i tyle wygrać. Jej, teraz jesteśmy w jakimś... Przed jakimś ołtarzem będziemy musieli położyć głowę zapewne, a stamtąd wybiegnie potwór i nas zje. Gadłem? Jej, ciemno tu jest, naprawdę ciemno. Bardzo się boję ciemności, bo tam było ciemno. Notatka. It's dangerous to go alone. Take this. To niebezpieczne, żeby iść razem samemu. O, latarnia, jej, tinderboxy, jej, tyle wygrać. Chodźmy dalej. Dalej. Unknown, nieznane. Chodźmy w nieznane. Mogę tego użyć w ten sposób. Dobra, ale wiecie co? Myślę, że w ten sposób skończymy dzisiejszy odcinek. Tak więc, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem, kiedy sobie pójdziemy zagrać. Znowu w Amnezja. Cholera. Cały czas chcę powiedzieć Lost the Lights. To jest... Jezu, nie pamiętam nazwy. Już jej zapomniałem. Coś tam z nocą. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć. I killed your parents and took your mother's body with me. Why? Because I'm horny as fuck. And trollolol card for the win. Trollolol.